u nas, w naszej gminie, przebudowywane mają być odcinki w Skórce. Powstanie zupełnie nowy most. Most, który do tej pory na rzece Głomi znajduje się, zostanie wyburzony. Podobnie drugi most zostanie wybudowany w miejscowości Żeleźnica. Położony zostanie również asfalt od Dolnika Paruszki w kierunku do Żeleźnicy. Przebudowy doczeka się także ulica Złotowska w Krajence. Koszt tych inwestycji to około 16 milionów złotych. Środki pochodzić będą z budżetu województwa wielkopolskiego. Inwestycja ta ma zostać ukończona jeszcze w bieżącym roku. Zanim jednak do niej dojdzie, gmina wyremontuje drogę z Łońska do ulicy Władysława Jagieły w Krajence. Pozwoli ona na poprowadzenie ruchu podczas przebudowy ulicy Złotowskiej, znajdującej się w biegu drogi 188, a tym samym zminimalizowanie nieuniknionych utrudnień komunikacyjnych. Piła stawia na fotowoltaikę, czyli produkcję prądu z energii słonecznej. Na terenie spółki wodno-ściekowej Gwda oddano do użytku panele słoneczne. Instalacja ma moc 40 kW, a jej powierzchnia to blisko 500 m2. Uzyskany w ten sposób prąd będzie wykorzystywany na potrzeby oczyszczalni. Koszt budowy instalacji wyniósł około 200 tysięcy złotych. Inwestycja zwróci się w ciągu 15 lat. 2 miliony złotych na termomodernizację trzech budynków w Mirosławcu. Środki na te inwestycje mają pochodzić z funduszy zewnętrznych. Władze miasta chcą zmodernizować przychodnie zdrowia, budynek socjalny na stadionie miejskim oraz świetlicę wiejską w Łowiczu-Wałeckim. Podczas remontu zostaną również zamontowane panele fotowoltaiczne. Dzięki temu będzie można otrzymywać darmowy prąd. Radni postanowili przegłosować te projekty podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Inwestycja rozpocznie się w przyszłym roku.